Znajdujemy się w restauracji Gusto Italiano w Radomiu przy ulicy Struga. Moim i Państwa gościem, pięściarz kategorii junior ciężkiej, Michał Cieślak. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Michał, na początku chciałem Ci złożyć, może trochę spóźnione, bo wczoraj miałeś 30 lat, życzenia urodzinowe. Przyjmij życzenia, najlepsze życzenia ode mnie, od całej redakcji. Zdrówka, pomyślności. No i co, 30 lat minęło. I ten rok zapowiada się dla Ciebie bardzo imponująco. No tak, 30 lat minęło, już nie ma żartów, także ogień, robota. No co, wychodzę do ringu i robię kolejną robotę i czekam na następną walkę, także nie ma się nad czym zastanawiać, bo bardzo dobrze się czuję, także wychodzę do walki i ją wygrywam i czekam na następną. A wczoraj to był czas na świętowanie, jakiś szampan? Nie było czasu, znaczy był czas, odwiedzili mnie znajomi, tam zrobili mi niespodziankę, bo ja nic za bardzo nie planowałem. Planuję jakieś tam urodzinki sobie przyjęcie zrobić po walce na spokojnie, ale zaskoczyli mnie bardzo miło, bardzo im za to też dziękuję, także trochę tam sobie posiedzieliśmy, pożartowaliśmy, pośmialiśmy się. No ale dzisiaj już tutaj z kamerzystą mieliśmy trening, sparring, 8 rund w bardzo dobrym tempie, fajnym, trochę się pobawiliśmy, także fajnie. No właśnie, dzisiaj Wielka Sobota, trening, sparring. Wczoraj, z tego co wiem, też ostro trenowałeś. No nie ma, że święta, taryfa ulgowa, tylko jest wszystko na 100%. Nie ma, no jak może być, jak jest zaraz ciężka walka, ciężki ból mnie czeka, także nie ma, naprawdę nie ma żartów, trzeba je zapierdzielać, nie? 18 rok miałeś trochę taki, no niezbyt udany dla Ciebie, ale ten 19 wszystko wynagradza, bo najpierw 1 marca Kalęga, piękna walka, wygrywasz w dobrym stylu i mija dosłownie kilka miesięcy i poprzeczka zawiśnie jeszcze wyżej, Durodola. Jak dowiedziałeś się w ogóle, że 31 maja w Pruszkowie zmierzysz się z tym rywalem, no to chyba tylko było wow, bo to jest nazwisko, to jest pięściarz, który mierzył się z najlepszymi i tak naprawdę jeżeli Durodolę odprawisz w dobrym stylu, no to furteczka się otwiera coraz szerzej. Było wow, bardzo się cieszyłem, ale znowu nie aż tak bardzo, bo Durodola już się przewijał na 1 marca, tak? Był albo Kalęga, albo Durodola, jeszcze tak nie było wiadomo. Wybraliśmy tutaj, doszło tam, Tomek prowadził rozmowę, doszedł do skutku Kalęga, także Durodola też się już przewijał 1 marca, także idziemy według planu i teraz Durodola. To będzie dużo cięższy rywal od Kalęgi? Nie wiem, to się wszystko okaże w praniu, wszystko się okaże w ringu, zobaczymy jak to będzie. Co tu możemy mówić i gdybać? Na pewno jest zawodnikiem niebezpiecznym, mocno bijącym, ma lepsze warunki fizyczne niż Kalęga, także no, trzeba będzie też uważać na niego. No i ma chyba trochę lepsze nazwisko i też się mierzył z takimi, no ścisłą czołówką, tak? No tak, ale Kalęga też, także to już nie ma innych zawodników, nie chcę z innymi walczyć, także to już została czołówka i idziemy do góry. Jak teraz Twoje przygotowania wyglądają? No przygotowania, przygotowuję się fizycznie, także przygotowujemy się też i pod względem technicznym, cały czas boks, cały czas siłownia. Z Albertem zaczęliśmy się bawić, to już na nasz drugi taki sparring, dzisiaj 8 rund zrobiliśmy, także jeszcze cały tydzień myślę przyszły też zrobimy ze 3 sparingi takie luźne, a od 29 już zaczynam sparingi takie konkretne. I powiedz mi, dlaczego jak Ty sparujesz z Albertem Ozimkowskim, gdzie Ty jesteś koń i Ty nie odpuszczasz i kamerzysta też nie odpuszczaj, dlaczego Ty do mnie nie zadzwonisz, nie powiesz przyjedź, coś pokręć, przecież tamto na pewno no, rzeźnia była dobra. Ale słuchaj, to jest wszystko tajemnica. To musimy zaskoczyć swoich przeciwników. To wszystko jest w ukryciu robione, to nie ma to tamto. Ale tak serio, chciałem za dużo wiedzieć zawsze. Słuchaj, zawsze, ale słuchaj Michał, Wiktoria Szydłowiec, ten klub, to jest, jak to w tej chwili wygląda? Andrzej Liczyk jest Warszawa i Wiktoria Szydłowiec, jak nie trenujesz w Warszawie, to właśnie tam jeździsz? No tak, dokładnie, tak jak wtedy przed walką z Kalęgą też tak było, jak trenera nie było, albo nie mógł, albo nie było treningu, albo jak byłem na miejscu, tak jak dzisiaj, to Wiktoria Szydłowiec, tutaj trener Paweł Surdy, także bardzo fajna atmosfera, tak samo tutaj z chłopakami, wcześniej mi też pomagali na takie luźne sparingi, tam wchodzili chłopacy, teraz z Albertem tam coś robimy, no i myślę, że od 29 też zaczynam sparingi, trenera Andrzeja nie będzie w Warszawie, bo wyjeżdża do siebie na Ukrainę na tam parę dni, no i zaczniemy sparingi, też Wiktorii Szydłowiec, także no Wiktoria Szydłowiec nie uczestniczy w przygotowaniach moich też, można tak powiedzieć, co nie?
nie rozbija cię to trochę, że raz tutaj, tak jak mówisz, będziesz miał sparingi, trenera nie będzie w takim ważnym okresie, tak, przygotowań, to nie jest dla ciebie utrudnienie? Nie, nie, już jestem takim zawodnikiem, że to za bardzo nie przeszkadza, to na jakiś plan sobie z trenerem ułożymy, na pewno trener będzie to monitorował, tu też nie będzie nie wiadomo go ile, tylko będzie go, nie będzie go chyba 4 dni od poniedziałku do piątku, także spokojnie, w piątek już będzie nawet, także. Dobrze chyba ta współpraca się z Andrzejem Liczykiem układa. W ostatniej walce widziałem u Cieślaka taki spokój. Pracujecie chyba na tym właśnie, na twoją chłodną głową, żeby boksować, a nie za wszelką cenę starać się urwać rywalowi głowę. No tak, no to rozmawiamy o tym, przy jakieś sobie zakładamy warianty, jakiś plan taktyczny na walkę, no i też mnie uspokaja, tak? Nie tylko podczas walki, ale też podczas sparingów, treningów. Także no, pracujemy na tą chłodną głową. Durodola mierzył się z Krzyszkiem Włodarczykiem między innymi. Czy wy będziecie rozmawiać jakoś przed walką? On ci będzie dawał jakiś rad, wskazówek? Czy ty w ogóle na coś takiego nie patrzysz, po prostu robisz swoje i cię takie rozmowy nie interesują? Nie, takie rozmowy mnie nie interesują i ja będę robił swoje. A wy z Andrzejem Liczykiem razem oglądacie materiały, czy po prostu Andrzej analizuje twojego rywala, a ty przychodzisz na trening i dostajesz po prostu wskazówki, co robimy i jak to ma wyglądać? Oglądamy razem walki, także jeszcze Drudoli nie oglądaliśmy, ale Kalęgę oglądaliśmy. Na pewno trener też daje wskazówki, sobie jakieś tam plany zakłada w głowie i przekazuje mi go i opracowujemy też to wszystko na treningu, także no, myślę, że to się wszystko fajnie układa, ta nasza współpraca i będzie przynosiła dalsze efekty. Kto ci będzie pomagał w sparingach? No, tajemnica jeszcze, 4 sparing partnerów, czy 3 ma być, ale to jeszcze spokojnie, nakręcimy następny wywiad, wszystko ci opowiem. No ja myślę, ale polscy czy z zagranicy? Polscy i ma być ktoś z zagranicy też. Czyli możemy powiedzieć, że będą naprawdę dobre sparingi i będziesz dobrze przygotowany. Z tego co wiem, będą bardzo dobre sparingi. No i 31 maja w Pruszkowie to będzie, można powiedzieć, radomski wieczór, ponieważ ty, Daniel Rutek-Rutkowski, on będzie się mierzył w formule MMA, walczył o pas z tego co wiem. Rutek ma mnóstwo kibiców, ty masz mnóstwo kibiców, więc Pruszków ogarnie radomska publika. W ogóle jak ty widzisz takie imprezy łączone, że trochę boksu i trochę MMA, bo to jest no, nowość. To jest nowość, ale to myślę, że to jest dobre, tak? Tak jak boks może zdobyć jakichś sympatyków MMA, tak i na odwrót, wiesz, kibice boksu mogą coś podejrzeć i polubić walki MMA, także to myślę, że to działa w dwie strony i że to będzie fajne, a wiesz, jak ja miałbym, nie wiem, czekać znowu rok czasu na walkę, bo nie byłoby, nie wiem, całej karty albo coś tam by było niedopięte, a jest taka gala, że połączona, także ja jestem zadowolony, że jest walka przede wszystkim i myślę, że to będzie też dobre dla kibiców. Właśnie dobrze powiedziałeś, dla ciebie najważniejsze, że będzie walka, bo to masz 31 maja, tak, pierwsze półrocze, a ty toczysz dwie walki. Oczywiście zakładamy, że z Durodolą robisz dobrą walkę, nie gorszą niż z Kalęgą, nawet lepszą, no to nie da się chyba lepiej, tak, bo to wszystko przed Cieślakiem stoi otworem. Nie da się lepiej i myślę, że jak się wszystko dobrze potoczy, nie będzie kontuzji, to myślę, że jeszcze jedną walkę w tym roku zrobię. Także tak jak powinno być, wszystko jest poukładane. I właśnie tego ci życzę. Jeszcze na pewno przed twoim pojedynkiem się raz spotkamy, porozmawiamy. Dziękuję ci za rozmowę i życzę zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Zapraszam już was dzisiaj na walkę, także będą grzmoty.